Jak się czujesz? Good. 100% ekspromatu. Tak. Praise the Lord. Chwała Panu. Czy jeszcze coś chcecie zrobić? Czy Aniela, czy znasz Jezusa? Tak trochę. Więc Jezus na pewno zna Ciebie. Czy mogłabym Cię mu przedstawić? Więc Jezus jest moim najlepszym przyjacielem i chcę się również z Tobą zaprzyjaźnić. To, zrobię Twoje kolana. Ja i Michał nie mamy mocy sami w sobie. Ale to Boża moc i Boża miłość uzdrowiła Twoje kolana. I On chce wypełnić się radością i miłością, którą ma. Więc powiedziałeś, że to jest nasz Jezusa. Czy wiesz, że On umarł na krzyżu za Ciebie? Czy chciałbyś pomodlić się o to, żeby znać Go bardziej? Okej. Więc pomódlmy się z Tobą. Pomódlmy się z Tobą. Jezu. Zapraszam Cię do mojego serca. Żeby poznała Cię bardziej. I żeby przyjęła Twoją miłość. Przyciągnij mnie bliżej do Ciebie. Czy masz wrażenie, że w Twoim życiu jest coś, co potrzebujecie od spotkania bliżej Boga? Okej? Okay. A znasz Ducha Świętego? Tak. Okej. Okay. Czy przyjęłaś dar Ducha Świętego? O, tak. Czy masz język modlitwy? Mówisz się w językach, tak jak ja i no. To pomódlmy się razem w takim razie. Czy moglibyśmy się razem pomodlić? Sprawdzić, co dla Ciebie chcę zrobić jeszcze. Że jesteś Bożym prorokiem i On chce użyć Cię, żeby prorokować. Czy używasz już kiedyś tego daru? Tak. A czy mogłabym się pomodlić, aby Bóg zwiększył w Tobie ten dar? Wydaje mi się, że potrzebujesz troszkę odwagi, co na to. Tak. Chciałabyś tego? Tak? Pewna jesteś? Okej. Więc ja będę dawał Ci słowa, to powtórz za mną. Panie Jezu, dziękuję Ci, że dałeś mi ten proroctwo. Chcę być Twoim instrumentem, narzędziem, aby głosić Twoje słowo. Daję Ci swój strach. I proszę, żebyś dał mi swoją uwagę. I dzisiaj podejmuję decyzję, aby zrobić krok w wierze.
troszkę. I posłuszeństwie. Posłuszeństwie. Żebyś mógł użyć moich ust. Byś mógł użyć moich ust. Aby głosić Twoje słowo. Głosić Twoje słowo. Wow, super, bardzo. To jest ekscytujące. I Bóg teraz zrobi coś wspaniałego. Amen. Amen. Wiesz, że to jest prawda, że to nie jest tylko ćwiczonka, że to jest prawdziwe, to co zrobiliśmy przez chwilę. Że moglibyśmy...